spróbuj tyłem do przodu. Odwrócili silnik. Nadal został z tyłu, nadal napędza tylną oś. Tylko że de facto jest tym naprzód. Żeby samochód zatem nie jechał do tyłu, konieczne były pewne modyfikacje. Skrzynię umieszczono przed osią, a silnik razem ze sprzęgłem umieszczono z tyłu. Tylko że żeby to działało tak jak trzeba, no, tak jak patrzymy na silnik, kręci się on w lewą stronę. Naprawdę, takich jednostek znajdziemy w historii motoryzacji bardzo niewiele. Czym się różni wersja E-Special od zwykłej 850? Otóż ma 47 koni. Jak brzmi, nie? Zwykła 850 z silnika o objętości skokowej 843 cm3 była w stanie wyczesać ich tylko 37. 10 koni więcej, w zasadzie 20% więcej mocy, no to powinien latać. Nie lata. Aczkolwiek brzmi tak, jakby bardzo chciał. W zasadzie zmiany wpłynęły na to auto na tyle, że prędkość maksymalna jest o 10 km na godzinę większa, ale jeśli mam być szczera, to przekraczanie tym autkiem 80 na godzinę to już jest sport ekstremalny. Zawieszenie jest zaskakująco sztywne. Ja prawdę mówiąc spodziewałam się takiej wysiedzianej wersalki. To jest całkiem dobrze. Nie ma jakichś bardzo niepokojących dźwięków. Z naciskiem na bardzo. Dzięki temu, że to auto ma stabilizatory i z przodu i z tyłu, prowadzenie nie jest aż tak przerażające. Bardziej przerażający jest brak hamulców. No nie taki zupełny brak, ale... Powiedzmy sobie, że między mną a układem hamulcowym w tym aucie występuje zasada ograniczonego zaufania. A i tak tu jest lepiej, ponieważ 850 E-Special dostała już dwuobwodowy układ hamulcowy. 850 miała jedną obwodową. To byśmy się w ogóle nie dogadali. Jeśli chodzi o prowadzenie, naprawdę trudno ten samochód rozpatrywać w kategoriach współczesnej motoryzacji, bo to w ogóle... nie ma kompletnie nic wspólnego. Pozycja za kierownicą w tym aucie jest dziwna. Dochodzę do wniosku, że ludzie w latach 60. musieli mieć strasznie małe stopy. Ja nie mam jakichś dużych stóp. Noszę rozmiar buta 38. A szczerze mówiąc, tak wciśnięcie jednocześnie sprzęgła i hamulca nie jest najłatwiejsze. Podobnie jak w Bocanegrze, że pedały mamy mocno przesunięte do środka auta, więc siedzimy tak trochę... Mamy jedną nóżkę bardziej. Kierownica jest tak daleko. Ja zdaję sobie sprawę w tej chwili, że ja siedzę za daleko. Ale ja mam nogi zgięte prawie pod kątem prostym. Więc zakładając, że nie chcę siedzieć tak, jak Gargamel, coś za coś. Ale wiecie co? Mimo, że te samochody trzeszczą, mimo, że nie ma klimatyzacji, powiedziałabym nawet, że układ nawiewu tutaj działa tak mocno niechętnie. Mimo, że jest ciasno, mimo, że pas mnie dusi, a i tak to są pasy bezwładnościowe, które działają. Mała rzecz cieszy, nie? Nie ma hamulców. Jest kiepski układ kierowniczy. Nie ma wspomagania. Jest korbotronik. Chciałam znaleźć korbkę. Jest mi gorąco.
ale to zupełnie nowe doświadczenie.